Witam was, moi drodzy, w mojej kuchni. Słuchajcie, zrobimy przepyszne oczywiście naleśniki wytrawne ze szpinakiem, z kurczaczkiem, z szynką parmeńską, a w zasadzie szwarcwaldzką, bo ona jest troszeczkę tańsza, a tak samo smaczna, więc takie rzeczy kupcie. To wszystko będziemy jeszcze zapiekać później. Fantastycznie, więc zobaczcie, jak to wykonamy. Zobaczcie, to są produkty wszystkie, ale oczywiście zaczniemy od szpinaku. Wydawałoby się, że jest go bardzo dużo, ale przecież ci, co już smażyli kiedykolwiek szpinak, wiedzą, że to wszystko usiądzie i będziemy mieć fajną, taką zieloną masę, ale do tego szpinaku użyjemy czosnku i będziemy go smażyć tu na masełku. I tu, zobaczcie, mam masło zwykłe, nie masło klarowane, bo ono nam się pięknie spieni i będzie jeszcze lepszy oddawało smak. No oczywiście produkty na naleśniki, czyli mąka, mleko, woda, dwa jaja, olej, sól, pieprz. Nie, pieprzu do naleśników nie będzie. Tu jest ser, to może być parmezan albo grana padano. Jeden z tych takich konkretnych, dobrych włoskich serów. To jest ser twardy, więc świetnie się ściera. Szynka szwarcwaldzka, tak jak wam mówiłem, piękna rzecz, bardzo smaczna. No i ser, to jest ciekawe. To jest polski ser Gouda, ale zobaczcie, jak on wygląda. Jest bardzo cieniutki. Na pewno spotkaliście się w sklepie z serem mierzwionym i to jest właśnie, to nie jest gatunek sera. To jest po prostu sposób produkcji, bardzo cienko krojony. Będzie nam właśnie taki potrzebny. A tu jeszcze mam przyprawy podstawowe. Sól, pieprz kolorowy tym razem, ale może być biały, troszkę mniej wtedy użyć, albo czarny. Tego będziemy dosyć mocno kręcić. No i jeszcze curry do kurczaka obowiązkowo w naszej kuchni. Zaczynamy od przygotowania naleśników. Zaczynamy od naleśników właśnie dlatego, że ciasto naleśnikowe, jeszcze surowe, po zmiksowaniu powinno stać minimum 10 minut. Może stać oczywiście nawet do pół godziny, to jest jeszcze lepiej. Ciasto wtedy nabiera gładkości i jest lepsze w smażeniu, no i pyszniejsze oczywiście, a przecież o to nam chodzi. Przygotowanie ciasta naleśnikowego to jest fraszka i graszka. Mamy tutaj 250 g mąki, odrobinę soli, nie za dużo, dwie łyżki oleju, tak na oko wlejemy, to będą dwie łyżki na pewno. Wlewamy od razu całe mleko, 250 ml i całą wodę, 250 ml. Jeszcze wystarczy wbić dwa jaja, nie 250 jajek. Przykrywam to pokrywką, żeby zbyt mocno nie chlapało i już kręcimy. Miksuję tak, aż masa będzie gładziutka, ładna, bez żadnych grudek w środku. No i przede wszystkim musi mieć konsystencję gęstej śmietanki. Zobaczmy, jaka jest ta masa, ale wydaje mi się, że zbyt rzadka. Jak łyżką sobie nabieram, jak leję, o nie, dobrze, jest prawie dobrze. Jest i gęsta, i rzadka jednocześnie, ale nie rwie się i to jest najważniejsze. Więc odrobinkę mąki dosypę, ale wy możecie, no nie, zróbcie tak jak ja. Wasza mąka może być troszkę inna, może mieć więcej lub mniej glutenu, wtedy nie będzie tak samo konsystencją odpowiadała. Spróbujmy zagęsić lekko. Dosłownie dwie łyżki jeszcze wystarczą. Dobrze, minutka minęła. Miksowania wystarczy. Zobaczmy, jak teraz jest. O tak, właśnie takie ciasto, gęsta śmietanka. Słuchajcie, w porządku. Teraz musimy poczekać przynajmniej 10 minut, a jak będzie troszkę więcej, to nie zaszkodzi. A w tym czasie przygotujemy inne rzeczy. Zabrałem się już za krojenie kurczaka, wziąłem ostry nóż i słuchajcie, kroję tego kurczaka naprawdę drobno, dlatego że naleśniki będą nim nadziewane. Będzie razem ze szpinakiem, chwilę się smażył. No ale to zobaczycie za chwilę, dlatego zobaczcie, co robię. Rozkrajam je na drobniutkie kawałeczki, będę miał drobną kosteczkę. Podpalam gaz pod patelnią, w zasadzie mam taki pół łok. Jak widzicie, będzie mi łatwiej smażyć, ale może być też duża patelnia. Jak się słowo rzekło, wrzucamy na nią zwykłe masło. Proszę. Zanim się jeszcze dobrze masło nie zagrzało, po pierwsze zdejmę płomień, żeby był mniejszy, od razu wkładam tutaj, a w zasadzie wciskam te nasze dwa ząbki czosnku, żeby się lekko podsmażyły. Przepięknie to pachnie. Masło świeże plus smażony czosnek. Nie możemy za długo tego czosnku trzymać, bo by nam się tutaj, słuchajcie, no, on by zgorzkniał. Jak się mocno przysmaży, będzie gorzkawy. Więc od razu wkładamy świeżutki, umyty szpinak. I trzeba tutaj co jakiś czas, podbierając, mieszać. I zobaczycie, co się stanie z tą górą szpinaku. Trochę posmażyłem, raz zamieszałem porządnie i z powrotem to robię. Zobaczcie, jak on się szybko wykurcza.
Tak, za chwilę nie będzie go tutaj, po prostu nam zniknie z patelni. No może nie zupełnie, ale niebywale pięknie pachnie to, co tu się dzieje. Dobra, niech się chwilę posmaży. Widzicie, co się wydarzyło? Praktycznie prawie go już nie ma. Jeszcze parę liści jest niepodsmażonych, więc musimy teraz częściej mieszać, tak żeby nie przypalał się, a jednocześnie, żeby wszystkie listki nam się pięknie zarumieniły. Chciałem powiedzieć, ale przecież szpinak nie zarumieni nam się. W tej chwili, jak już jest w takiej właśnie postaci, gdzie już się ładnie nam rozgotował, podsmażył, możemy go delikatnie posolić, lecz nie za dużo. Wyłączam na razie gaz i słuchajcie, podzielę sobie to na pół, bo chcę mieć osobno dwie części. Włączam podobnie kuchnię, nic tu nie wylewam, oczywiście smak szpinaku niech nam tu zostanie. Dołożę tylko masła, żeby kurczak miał się gdzie smażyć. Przyprawimy kurczaką odrobiną curry, 1/3 łyżeczki, no może troszeczkę więcej, jeszcze szczypta wystarczy. Oczywiście szczyptą soli. No i tym razem użyjemy jeszcze naszego kolorowego pieprzu, ale tak jak powiedziałem, może być biały albo nawet czarny. Trzeba mieszać. Kurczaka musimy usmażyć na rumiano, po prostu jak to kurczaka. I właśnie teraz możemy wrzucić jedną z porcji szpinaku do kurczaka i dokładnie to wymieszać, żeby szpinak z kurczakiem tworzyły jedną w miarę zwartą mieszaninę. Moi drodzy, przygotowałem patelnię do naleśników. Nasmarowałem ją lekko olejem po wierzchu. Można zrobić to pędzelkiem albo papierem na przykład. Już jest nieźle nagrzana, więc możemy zacząć smażyć. Ciasto już się odstało. Jest fantastyczne, takie jak chcieliśmy. Może wam pokażę, zobaczcie jak płynie. Ponieważ jest w miarę rzadkie, nalewam określoną ilość na środek i tą właśnie patelnią robię kuliste ruchy. Troszkę brakło, więc dolejemy. O tak. I zobaczcie, taki będzie ładny, cieniutki, wytrawny naleśnik. Smażę do momentu, aż tutaj mi się zrobi taka powierzchnia jak wcześniej dookoła, czyli zostanie lekko ścięte już to ciasto. To trwało niecałą minutę, zobaczcie. Podbieram go łopatką i obracam. Już ma cudowny naleśnik obustronnie usmażony. W drugą stronę smażymy też minutkę i to jest wszystko. Inne naleśniki, takie na słodko z serem, znajdziecie u mnie na kanale. Szukajcie tego przepisu, a te są zupełnie inne. I kolejny, zobaczcie, troszeczkę więcej tym razem wezmę ciasta, żeby mi starczyło na raz. Wlewam. Kręcę, 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 kręcę. Ciasto jest tak super, że się super rozlewa. Mogę sobie kształtować naleśnika jak chcę. Czekamy minutkę, aż się zrobi wszystko w takim kolorze usmażonego, lekko posmażonego ciasta. Już. I zdejmujemy, znaczy w zasadzie przewracamy na drugą stronę. Ach, troszeczkę się tu zagiął, ale to nic nie przeszkadza. Zobaczcie, jakie one są fantastyczne. Są pływające po patelni. Nie zdejmuję gazu, nie zmniejszam, nic nie robię, nie leję więcej oleju do smażenia. Po prostu tak smażymy wszystkie, jeden po jednym. Pokażę wam tylko, jak ładnie zjeżdżają z patelni na talerz. Spójrzcie, same się zsuwają, proszę. Mniej więcej w połowie czasu smażenia naleśników możecie włączyć piekarnik na 180 stopni, bo zaraz się przyda. Jeszcze parują, są naprawdę cieniutkie, o, nawet dwa mi się biorą. Zobaczcie, i elastyczne. To, no chodź tu, kurczę, ale się skleiły? Nie, 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 to jest... Były dwa, właśnie, zobaczcie, jakie są, jak bibułka, idealne do naszych zastosowań. Z tego ciasta powinno wyjść wam mniej więcej od 9 do 10 naleśników, no może 11, jak ktoś zrobi naprawdę cieniutkie, to naprawdę powinno zaspokoić potrzeby 3-4 osobowej rodziny na pewną przekąskę, obiad czy też śniadanie. Przygotowałem sobie blachę wyłożoną papierem, na której będę zapiekał naleśniki. No więc co robimy? Układamy oczywiście. Tu mogę sobie posłużyć się łyżką. Na kurczak i szpinak za dużo szpinaku tu leci. Co ty, szpinaku? Wracaj z powrotem. Więcej kurczaka poprosimy tutaj. Tak, rozrzućcie byle jak po naleśniku, żeby gdzieś tam trafiały się fajne kąski. Widzicie, że pomagam sobie też ręką. No nie sposób ze szpinakiem inaczej walczyć. Dobra. Na to musimy sera mierzwionego, cieniutkie plasterki położyć, tak, we wszystkich miejscach, proszę.
No i zawijamy go po prostu. Wszystko położyliśmy? Tak, wszystko. Zawijamy go i kładziemy. Ho, ho, ho. Zobaczcie, jaki grubasek. I kładziemy go na blachę. Teraz pokażę Wam tego drugiego. Drugiego musimy też rękoma szpinaku tu nakłaść, ponieważ nie jesteście w stanie tego zrobić żadną łyżką, dlatego że on jest taki ciągnący, kleisty. O, proszę. Starczy, starczy. Na to kładziemy oczywiście schwarzwaldzką szynkę lub jakąś inną parmeńską, też byłaby idealna. I oczywiście sera. A co? Niech naleśniki będą treściwe. Dobra, jest naprawdę masyw. No i już zawijam go znowu. Zobaczcie, jak to się pięknie kształtuje wszystko. I znowu piękny rulonik i kładziemy na blachę. Moi drodzy, zobaczcie, jak tutaj już leżą sobie poukładane elegancko. Te są z kurczaczkiem, a te cztery są z szynką oczywiście. Wpadłem sobie na taki pomysł jeszcze i pokazałem Wam w składnikach, że użyję keczupu. Oczywiście idealnie keczup pasuje na przykład do kurczaka. One będą dzięki temu inaczej trochę wyglądać. Jednego zostawię bez smaku i spróbujemy też z szynką. Nigdy tego jeszcze nie robiłem. Teraz mi to tak przyszło do głowy. No i jeszcze parmezan albo grana padano, nasz cudowny śmierdziuszek, które się... O, zobaczcie, ten z ketchupem faktycznie, że lepiej nawet się trzyma ser na nich. Może to będzie dobra innowacja, fantastyczna. Tutaj musimy posypać tak, żeby nam nie spłynęło, nie zrzucił się serek. Proszę bardzo. No i do piekarnika. Zapiekamy tak od 10 do 15 minut maksymalnie, dlatego że chcemy po prostu, żeby one się zapiekły. One są przygotowane, można byłoby jeść już je takie, jak były podane, skręcone, ale przecież musimy je po pierwsze zagrzać, a po drugie roztopić ser w środku i na zewnątrz. Zobaczycie, będą fantastyczne, no i będą troszkę chrupkie przez to właśnie, że super się tutaj opieką nam na zewnątrz. I spójrzcie, dla odróżnienia, ten z kurczaczkiem, ten z szynką już kroimy, zobaczymy, co jest w środku. I tak wyglądają nasze naleśniki wytrawne ze szpinakiem w środku. No i będziemy je za chwilę paszować. Są tutaj chrupiące, twarde. Słyszycie? Tak, dotyka mnie tu paluchem, ale to nic, to są moje naleśniki, więc będę je za chwilę jadł. No już, skończyliśmy, idziemy. Widzieliście te cudowne naleśniczki? Zróbcie takie sobie u siebie w domu, szukajcie innych fajnych przepisów na moim YouTubie. Zobaczcie, co mam do powiedzenia na Facebooku, wklejcie jakieś zdjęcie, dajcie jakiś komentarz. Subskrybujcie mój kanał, żeby co tydzień dostać fantastyczny przepis. No i co? Środa gotuje, tak ma być. Cześć!